Cześć czołem, witam Was w kolejnym odcinku drugim Weź Pismo. Patrz co znalazłem. A ty kurczaku, odblokowano osiągnięcie wartość kolekcjonerską. No i dobrze. A więc moi drodzy co, witam Was w drugim odcinku. Tak jak wspomniałem, że w drugim odcinku dowiemy się, gdzie nas Joe zaprowadzi. No i teraz gdzie nas Joe zaprowadzi? A, mam iść z nim do garażu, właśnie. Tak było, o. Idziemy do garażu. Do garażu idziemy. Gdzie ten garaż był? Tu był. Stąd wyszedłem chyba, nie? Widzicie, nawet te czasami niezamykanie drzwi jest bardzo. So you A, thought jak ty about to what you're gonna zrobiłeś? do now? Cwaniaczku, You said you którędy were gonna żeś introduce wylazł? me to that guy Giuseppe. Chaliercia. Ja byłem pierwszy. Hey, you think I could What? Drive, Vito? The roads are icy. You ain't never drove a car before. Joe, I was driving almost the whole time I was over there. Yeah, but this ain't no tank, Vito. This is one of the nicest cars money can buy. Dokładnie, to nie I didn't czołg, drive a Vito, to tank, nie I drove a czołg. Jeep. What the hell's a Jeep? It's Never mind. You gonna let me drive or what? All right, here's the keys. Just be fucking careful. All right, when it's cold as fuck outside, you gotta give it a little more gas than usual. That's the pedal over there on the right. I know, Joe, I know. I know, I know, I know. Zaraz zobaczymy te twoje I know. Gdzie mamy jechać? Tak, czyli dobra. Zróbmy tak. Mamy gdzieś jechać tu. Można mapę przesuwać? Można mapę przesuwać, więc muszę sobie tu. Chociaż nie wiem po co mi ten znacznik, bo pewnie jak wyjadę na ulicę, to mnie pewnie gdzieś tam pokieruje, tak? Twój punkt jest na radarze, tu okay, jest. Now make a right here. Then just go straight for a while. Dobra, puścimy policjantów. Niech se jadą. Tak jak było, tak? Shift to do tyłu, elegancko. Hey, whoa, 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 slow it down a bit. No need to get pulled over for no reason. Koło policji, ja pitole. Ej, a jak się włączało ograniczenie prędkości? W... Hey Vito, you know what time it is? It's daytime, how the fuck should I know? It's time for you to get your own fucking car. Yeah, love to zobaczymy. Fucking Ja. Who says you're gonna pay for it? Ale jeszcze Wam coś pokażę. Pokażę Wam w opcjach. Ja niestety ustawienia gry, tryb jazdy. Ja sobie wziąłem tryb jazdy na normalny, ale jest coś takiego jak realistyczny. I sobie kawałek się przejedziemy tym trybem realistycznym. Zobaczcie, od razu koła inaczej się zachowują. Buksuje wszystko. Nie używając praktycznie żadnego hamulca ręcznego. Ani nic, obraca pojazdem na wszystkie strony. Zobaczcie, zobaczcie, co tu się dzieje. W sumie może i bym pojeździł tym realistycznym, tylko że kurde. O, widzicie, ja. Może i to byłby niegłupi pomysł, żeby pojeździć na tym realistycznym. W sumie. Będzie bo... Ole by było. W sumie co, realistyczne też by było fajne. Tylko ciekawe jak tu będzie ucieczka przed jakimiś... Ej, co ja mam tu zrobić? Tam gdzieś mam jechać, ale tu? Gdzie tu? 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 Do dziury? No a cóż mnie tu? Get a load of that, baby. Nice, that's a 42 Jefferson. Beautiful car like that, it'd be a shame to smash the window. You should grab yourself some lockpicks over at Giuseppe's. No to, aha, czyli się nauczymy zapewne jakiejś nowej umiejętności. Welcome to Giuseppe's General Store, a thief's paradise. You name it, he's got it. He even sells phony gun permits and discharge papers for guys tired of getting their asses shot off. No. Hey, Giuseppe, get what you new customer. He's straight up, right? Giuseppe, yes, sir, Pinocchio. All the way. This here's Vito, my oldest friend. This is Giuseppe, the best safecracker in Empire Retire, Bay. Please. How are you? Papers for you? Yeah, they are. You got them finished already? It was a pain in the ass, but sure, they're done. Well, thanks.
This really gonna work? Nobody from the army would bother you again, trust me. You see? What I tell you? Here's the money. Take your papers, Vito. Myślałem, że się czegoś nauczę, a to tylko co? Tylko to, papiery? We need a set of lockpicks, too. That we do. And guess who's paying for them? Przyladzie by otworzyć menu sklepu. No to otwieram. Wytrychy. Wow. 7 dolców. Niezbędne dla włamywacza. Coś jeszcze mogę? Nic nie mogę. 7 dolców, no. Ej, kurde. O wybór nie ma wyboru. No i okej. Grazie. Well, you can test it right now. Here, take this lock. You just need to insert the pick into the lock and lift all the pins. You use the wrench to hold the pins one by one. Łatwizna. When all of the pins are set, just turn the wrench and the lock. Teraz tak, WS przesunę zapadkę, kiedy będzie na właściwy. Czyli tak, tu mamy, widać, tu mamy. Tak, S zapadkę w dół, czyli tak, tu muszę tak. Znając życie na zielonym, to jest dobrze. I tu też jest coś pomieszane, bo S jest podnoszenie. What? See you around, Giuseppe, say Benedetti. Easy, huh? Don't worry, you'll get the hang of it. I do it all the time when I lock my keys in the car. Łatwizna, no. Zobaczymy, czy łatwizna, no. Łatwizna, no. Gdzie idziemy? Tu idziemy? Okay. You still feel like snagging that car? You kidding me? Absolutely. Well, here's your chance. No to masz szansę, czyli co? Ta fura będzie moja? Kradnij Jeffersona, no to się pobawimy. Przytrzymaj, by otworzyć zamek, albo... Teraz co? Jak to było? Pach. Pach. O! Łatwizna. O kute. Co? Roger that. Vehicle theft in progress. In pursuit of suspect. Yeah, well, it's not over yet. Lose him. Quick. Co? 10-4. No widzę, że jest poszukiwany przez policję, no ale ja, co ja mam z wami zrobić, gdzie ja mam uciec? Jeszcze se wziąłem akurat przed takim zadaniem. Ej nie, ja muszę jeszcze tylko jedną rzecz sobie zrobić, dźwięk se, efekty dźwiękowe, głosy i to se zmniejszę. O kurde, tu jest jakaś droga, chyba jest. O pitole. Alright. How do you like the car? Not too bad. Tak szybko zgubiłem gniazy. They provide the kind of services we're looking for. Hey, that don't sound cheap. Don't worry about it. Chyba nie. Just find any body tak shop. Nie. Why? Maniac. We gotta take him down. Patrzcie, od razu mam tak. 3 gwiazdki. Poszukiwany. Od razu już ze mną. Na mnie będą polować z pistoletem. Pięknie. Tu mamy łuczek, czyli zapewne wpadnę w poślizg. Zrobię małe... O! Ups. Drifta. Gdzieś tam mam jechać. Pyk. Ej. Muszę tam jechać. Zaraz mnie znowu złapią. No ja tak, to ja nigdy nie ucieknę. Już mnie znowu gonią. Kurde. Mamy mapę, tu jest jakieś skrzyżowanie, tu musimy skręcić. Wiemy, że muszę pojechać do warsztatu blacharskiego, ale muszę najpierw uciec z policjantom. A to nie jest takie wcale proste na oblodzonych drogach. I już mnie znowu wykryli, no patrzcie, co za łajzy, no. Gdzie ten zakład blacharski jest? Gdzieś tu. Gdzie on tu jest? No tu widzę samochód. No tam mam kurde. Przyjadę go. Nie, no dobra.
What? Sorry. Sorry. Tu jest zakład blacharski. O tu, a ja jeżdżę w kółku, kręcę się nie wiadomo co. Zatrzymaj się i naciśnij. Eby wjechać do warsztatu. O kurde, jaki warsztat. Patrzcie, patrzcie, pierwsza klasa. No i co, zmień tablicę, co mamy? Przemalowanie, podstawowy tuning. No, tu by się przydał, bym powiedział, generalny. Odrestauruj samochód, wybierz nowe felgi, zmień numer, jeśli chcesz zmienić policję. No dobra, to sobie zmienimy te tablice. License plate. For you, no problem. A tu sobie co? Aha! No to sobie zmienimy. O, właśnie, sobie zmienimy na swoje tablice. Będzie 8-2. 8-2 i będzie... A tu się da coś zmienić? Ej, to ja nie tak chcę, to ja chcę inaczej. Kurde, coś mi nos spędzi dzisiaj strasznie, no nie wiem. Będzie Jerek. Kurde, szkoda, że to tak wolno się przeskakuje. No dobra, zmienimy sobie, będzie Jerek. Ja będę szukać Jerka. Jak to się... Nie, tu musi być coś. Ja nie chcę, żeby tu coś było. O, pasi. Kup tablicę. Ciekawe, ile one kosztują. Nic. No i dobra, starczy tego. Nie mam kasy. No tu nie. Chociaż kurde, ciekawe, czy może to jako pierwszy treningowy byłoby za darmo. No i dobra. Złomowisko, no to jedziemy teraz na złomowisko. Who's that guy back there? What guy? Guy at the body shop. Oh, Tommy. He's my buddy's nephew. He's kind of quiet, but let me tell you, the kid's some hell of a dancer. Saw him at the old dance hall in Oyster Bay a couple of weeks ago. He had all the broads going nuts. Do I detect a hint of... Wow, Jacob, babcia. You kidding? I don't need no dance. A ja rozwaliłem chydra. Teraz będę się tu normalnie ślizgać. So maybe you won't have to spend so many nights with Rosie Palm and her five sisters. Hey, here's one. Hey, is that a mirror in your pocket? Because I could see myself in your pants. Zobaczymy, czy na czerwonym mnie zatrzymają. Here, I got another one. If I could rearrange the alphabet, I'd put you and I together. Oh, come on. Spadaj, kobito. O, oh, sama... Nie wiem, czy zauważyliście, ale... Sama tak uciekała, że sama sobie krzywdę zrobiła o swój własny samochód. Stop, tu powinien być stop, ale oczywiście ja nie mam stopu. No bo to co? O kurde, ale rzuca! Coś zgubiłem. Felgę. Why don't we go back to my place and play house? Give me the door and I'll slam it. Zobaczymy, czy będę zjeżdżać. Hey, when you measure seven soft, you don't have to be good for words. You get my drift? Ale leci, patrzcie. Yeah! O, szybciej! Oha, right here, tak, right here. Najpierw trzeba byłoby się zatrzymać tym samochodem. To był chyba... I całkiem powiem wam, że fajny pomysł ze zmianą tego na jazdę. Na... Ale mamy tu gun shop, a gdzie ten gun shop stoi? Tu jest gun shop, tak? Możemy sobie zmniejszyć. Gun shop jest tu. Tu mam. Ej, a fajnie mamy tu. Stacja benzynowa, sklep, bar.
Ej, fajnie, to mi się podoba, ale sobie zapamiętajmy tą miejscówkę, tu mamy gun shop i tu jest nasze to złomowisko. Jakimś nietypowym gościem, który zapewne będzie nam od czasu do czasu dawał jakieś zlecenia. That's Mike's junkyard there. Just drive through the gate. A to był wjazd, tu szalony. Kurde, na warunki zimowe powiem wam, że zobaczcie, no ten samochód miota mną, nie ja nim, tylko on mną, miota na wszystkie strony. Nie mogę nic zrobić tak naprawdę. Dobra, mamy. Siemano, Mikey, co tam słychać? Hey, I've been working. Working with people. Occasionally get dirty, you know? Besides, I just wiped them off. With what? The same fucking rag you used to clean the toilet, you filthy fuck? Put a lid on it. What are you, from the health department, or you want to do some business? Business, of course. This here's my friend Vito. Vito, this is Mike Bruschi. But don't shake his hand. I ain't got that much soap at home. Nice to meet you, Vito. Me and Vito go way back. He just come back from overseas and he needs some cash. So I figure he can help with your supply problem. I can vouch for him. Okay. Joe told you about our side business, right? Yeah. I only want regular cars, nothing fancy. You get a cut of every car. I take as many as I can handle. And don't bring no cops around, okay? They follow you here. I don't know your ass from Jesus. You get me? Yeah. God damn it, Mike! You put your grubby mitts on my fucking coat. I paid a fortune for this thing. All right, calm down or I'll stick them up your ass, you sissy. You know, dry cleaning costs these days. Plenty. And who knows if they can even get this filth out. You shut up. Vito, listen to me. I need a Walter coupe today. I got a few people looking for parts, but I can't find a car. Because you don't know where to look. Every time I drive down Hunters, I see one parked by a bar there. I think the place is called the Lone Star. Isn't that a mall in your neighborhood? I'll stick out like a sore thumb. All right, look, I'll give you 350 bucks for it. It's worth the risk, right? 350 dolców, dobra. All right, deal. Vito, come on, let's go, andiamo. Meantime, I'll be sending you the cleaning bill for my coat. Yeah, I'll change my address, you rat prick. Okay, listen up. This is your maiden voyage, so to speak. So try not to fuck it up, man. 400 dolców. Here, Vito, take this, just in case. Hey, nice. Hey, Mike, you mind if I test this thing out here? Sure. Knock yourself out. Oh, but here you go. Aim for that old wreck over there. Przestrzel opony rozbitego czerwonego samochodu. Zobaczyłem, czy powietrze z niego schodzi. Patrz, jak fajnie. Jebu, nie trafiłem. Hey Vito, koniec see if you can hit the gas tank. A gdzie tu jest ten bug? Gdzie tu jest bug jego? Halo? No nie wiem. Tu chyba. Tak? To? Can I leave gas in that thing? There's a Polak joke there, but I'll leave it alone. Oh yeah, that reminds me. Fuck you. Alright, that's enough shooting. We got work to do. H, czyli H, wolne ręce, tak samo jak było i w tamtym. Pojedziemy do baru. F się wsiadało. W jedynce był pod podwójnym kliknięciem. Tutaj mamy F. No i dobra, i mamy ukraść fajną furę. Ups. Ej, a ciekawe, czy z przodu mam też blach. Kurde, no co ze mną. Czy z przodu też mam Jerka? Mam Jerek, jest z przodu. Dobra, tylko tak. Na pewno będą mnie gonić. Na pewno będę musiał uciekać. Nie chcę żadnego stacji radiowej, bo mnie radio rozprasza. Tym bardziej w takich warunkach driftowych. Fajnie to. Icha. Fajnie się lata, naprawdę. So how's it feel to be back? Good. I feel a lot better with some money in my pocket. Hey, what's the rush? Money don't buy you happiness, you know. Get the fuck out of here.
Oj, zaraz mi chyba maska odpadnie. Jo, tylko nie to, tylko nie to. Hamuj. It's even worse than when we was kids. They even got some kind of gang there now. What's their fucking name? The Beamers, the Boomers, something like that. I don't fucking know. Oh, that's just fucking great. Hey, what are you worried about? They're animals. All they do is sell dope and kill each other. They ain't gonna bother a guy like you. Nie umiem się skupić na prowadzeniu i na czytaniu tego wszystkiego. Well, by the way, you're carrying a gun now? What's the deal with that? Can't do business without it these days, especially in this fucking neighborhood. You, really know how to inspire confidence, you know that? Akurat w strzelaniu powinien być Wito dobry, bo był w wojsku, więc miał jako takie zapoznanie z bronią. Ale po co? To tylko samochód, no. Ja mam tylko zwinąć jedno autko i zarobić za to 400. Take a left up here. Tylko jest problem, tak jak mówię, że coś mi tu, kurde... Chociaż może z drugiej strony, jak się nauczę jeździć na tym trybie realnym, to może będzie mi łatwiej później. Przynajmniej mam takie... Mam takie wrażenie. Ole, lód, patrzcie, patrzcie jak lód, patrzcie! Don't worry though, I'm gonna help you change that. Jeszcze gliniarze jadą, to trzeba powoluśku, delikutaśnie. Kobieto, jak chodzisz? Ja jadę, lód jest, chcę, żebym cię przejechał. Na co ci to? No. Ślisko jest, padnę w poślizg i co będzie? Przejadę was, no. Na co wam to, lód? A, już się przestraszyłem, że w gliniarze uderzę, a gliniarz był pod spodem, na szczęście. Hamuj! Mamy bar, czyli będziemy gdzieś tu. Cream colored baby over there. Be careful. Do it quick and get the fuck out of there. Break a window if you have to and go. I'll wait for you back at Mike's. What if I run into problems? Then you deal with them. Look, consider this a test. If you fail, I hear they're hiring down at the factory. Right, just asking. Good luck, pal. I see you back at Mike's. Kurka, jest. Tylko, że też tam stoi jakiś człowiek. Ale to są drzwi. Przez bar? Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Oni mi tędy nie dadzą chyba wyjść. Zamknij drzwi. Dobra, tak. Wejdź. Zamknij. Ej, biorę strzelbę. Strzelbę biorę jak nic. Hey, what the fuck are you doing over there? Ah, shit. Już się zaczyna. Oj. I plomba. Dobra. Dawaj go. Jebut. Polek. Dobra, dawajcie szybko. Okej, tam. Już się zacznie chyba wesoło. Co ja mam tu z nim robić? O kurde, lewy kontrol, chowaj się. A to żebym dał chyba ciała, bo oni mnie zastrzelą, nie dadzą mi wyjechać. Czy dadzą? O ja. Dobra, jednego mamy w banki. O kurde, patrzcie co tu się dzieje. Ja nie mogę. A muszę im szybciej to zrobię, to im szybciej ucieknę. Ale jak się zastanawiam,
Zastanawiam, czy mnie nie będą gonić, bo warunki są ciężkie. Nie! Kurde, nie mogę obić tego chyba auta. Chyba nie mogę obić. Chociaż już jest upite. Chyba. Jak obiję je mocniej, no to prawdopodobnie zostanie mi zapłacono o wiele mniej niż za takie nówka funkiel nieśmigana. Ale zobaczcie, malutki. Jakby to powiedzieć, brakło mi słowa. Troszeczkę dodaję gazu i od razu mi zarzuca dupę na prawo, na lewo, to zależy w którym kierunku skręcam. Hamulców to ten samochód praktycznie nie ma. A szkoda, tam coś się leją. W takich warunkach broń Boże ręcznego nie wciskać, broń Boże. Do metra? Nie, metrem nie pojedziemy, pojedziemy sobie ulicą. Chyba, czyli nam się uda. Nie, po prostu to trzeba zrobić spokojnie, z rozwagą. O, ale fart, jeszcze z całą policją bym potrącił przechodnia. Mówiłem, trąbiłem. O, jeszcze we mnie uderzy. Co za łajza, no. Dobra, wybaczam ci, też jest blisko. No zobaczcie, nie mogę pod górkę podjechać. Zobaczcie, jak no miota. Uciekamy stąd. Słyszę syreny, tylko nie wiem, co oni będą mnie szukać. Miejmy nadzieję, że nie. Ale też tu był, kurde, muszę znaleźć. Właśnie, muszę za chwilę pogrzebiemy sobie. Może to było M? Nie, M to było mapa. N? Nie. K, L. O, L. To było L, ogranicznik. Właśnie. L to jest ogranicznik. Tak. Po co mi ten ogranicznik? Właśnie po to, żeby... O, taka sytuacja, jak miała miejsce przed chwilą, była policja, żebym jechał za szybko. I to prawdopodobnie bym dostał mandat za zbyt szybką jazdę. A że obecnie posiadam dwie sztuki broni, jedną krótko, drugą długą, to prawdopodobnie by we mnie strzelali. A ja chcę uniknąć na razie strzelaniny. Ja chcę po prostu zrobić parę groszy. Dobrze wjechałem? Coś teraz inną stroną chyba. Jakoś tak inaczej chyba, żebym przyjechał, no. O, a ten go czyści, patrzcie, pucuje, czyści, no. Dobre chłopaki. Hey, mission accomplished. How'd it go? Yeah, piece of cake. Except for the fact that the car belonged to a bunch of moolies who immediately tried to kill me right after you left. Probably the bombers. Not this their neighborhood. Guys like that, you don't have to worry about them. They just hang out on the street, talk shit, steal shit, and smoke dope. Let's see what we got here. Nice. No stains. Clean. Did the lowlife get the money for this? Probably stole it himself. It's nice, though. How much did I say I'd give you for it again? 600. I like your buddy, Joe. Here's your 400 bucks. Stop by again, okay? We can do some more business. Yeah, you bet, Mike. I see you, Mike. I'll stop by again real soon. All right, boys. I'll see you later. Here's your 300 bananas. I'm taking my cut as the middleman. Next time, you're on your own. All right. Thanks, Joe. Nie mamy 300 więcej, mamy plus 300, super. No i dobra, i co mam, Joe? Znowu prowadzić tego twojego trupa. Czyli mamy co? Na mapie, nie wiem czy zauważyliście, się nam pokazał B, czyli złomowisko. Pasuje, nie? Literka B jako złomowisko, a co? A co? Nie pasuje? Prawie to samo, Z, a B to co za różnica. Ale nie wiecie dlaczego jest B. Przynajmniej tak mi się wydaje, że B jest dlatego, że ten pan prowadzi
pomówisko. Jebut! Nazywa się jakoś tam, to jest bumowisko, nie wiem jak się nazywa. Pojedź autostradą, no dobra, pojadę, masz, kurde, żeby było. Żebyś nie marudził, ty. On autostradzie, ile mam 80. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Besides, it ain't like you're qualified for anything else. Nah, I guess you're right. Don't worry about it. It's all gonna be a piece of cake. Da, BC Cake. Ty sam jesteś BC Cake, kurde, banda czarnych drąbów za mną lat. O, właśnie, on się nazywa Bruski, Mike Bruski, o, dlatego jest B. Spent some time inside a while back. I heard he used to stick up gas stations back in the day. You gonna make him pay the cleaning bill for your jacket? Nah, I'll let that one slide. I do a lot of business with the guy. Plus, he's got one hell of a temper. One time we was at the track and some mick spilled a beer on his wind ticket. Mike beat the shit out of him till he went blind in one eye. For a lousy $10. You believe that shit? Magician sounds like a scumbag. Hey, you just got an out of hand to these people. And Mike's a pussycat compared to some of the guys I met since you shipped out. You'll see. Sam zobaczysz, chyba nie chcę patrzeć, nie. Chyba mamusia miała rację, żeby się z tobą nie zadawać. Chyba mamusia miała rację, właśnie. Is there a safe place to park around here? I don't want to leave this thing out in the street. Yeah, that's why you're parking your car next to mine in the garage. The streets are full of criminals. No tak, na ulicach sami złodzieje, super, no. Czyli co, to by wyglądało, że to będzie mój garaż, tak? To bym się nawet chyba ucieszył, jakby to był mój garaż. Trzeba ładnie zaparkować, bo to moja pierwsza fura. Piękna fura. No i co? Jak tam ten zaparkuj w garażu? Albo przytrzymaj, by zmienić pojazd. Nie, no zaparkuję. No i co? No to idziemy jeszcze do mieszkania. Joe? Co tu mam? Coś tu się świeciło mi. Może to tylko śnieg, a może mi w oczach już się świeci. Joe, dlaczego nie prowadzisz mnie do swojej chaty? No przepraszam bardzo, ty mnie prowadzisz do swojej chaty, a nie ja ciebie prowadzę do twojej chaty, no. Kulki se lecisz. A po drodze spotkamy pewnie wiedźmę z mopem, no. Piętro numer 3, Joe. Ty, jakie buciki ładne poukładane, ja pitole. Kurde, Joe. No i co? Oj, nawet nie otworzysz mi drzwi. Pewnie, że jestem głodny. Gdzie jest lodówka? Jedzenie, picie leczy twoje obrażenia, no pewnie. No ale haha, lodówka to pewnie gdzieś się w kuchni znajduje. O, jakaś... Co tu mamy? Co byśmy tu zeżarli dzisiaj? Tu chleba. Dobra, muszę chyba lodówkę otworzyć. A w lodówce butelka zimnego piwa, butelka coli, kanapka z szynką i z serem. Dobra, weźmiemy sobie kanapkę, zjemy. Pożar. Teraz bym... To, dwie kanapki nawet. Dawaj, drugą też zjemy. A co? Walnij się na kanapę w kuchni, by się przespać. A nie, jeszcze sobie walnę butelkę zimnego piwa. A co? Ole żłopiesz. Wito. Wypijam mu wszystkie piwo? A co, wypijam mu piwo wszystko. Stać go, kupi se nowe, nie? Dawaj, wszystkie piwo mu wypijemy, a co? O, patrzcie, już normalnie się obraz ten, nie wiem czy zwróciliście uwagę, już się zamydla obraz. Już Wito tak widzi, nie widzi, widzi, nie widzi. Ale fajnie. No dobra, moi drodzy, co? Walimy się na Wyrko. To by było chyba odblokowane osiągnięcie. Nie ma jak w domu. Rozdział trzeci. Ale rozdział trzeci, moi drodzy, zaczniemy w kolejnym odcinku. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Hejka, pa!